niż godzina to jest która, wiadomo. Po drugie, te szkolenie, ta prezentacja, która została wtedy przedstawiona, ona jest w aktach sprawy karnej. Ja ją mogę wydrukować i Państwu przesłać, bo ona jest naprawdę dość krótka i bardzo treściwa. Ona w ogóle nie odnosi się po pierwsze do latania porannego w Polsce. Ona się odnosi tylko i wyłącznie do utrzymania połączeń Gdańsk-Hamburg, o ile dobrze pamiętam, Gdańsk-Londyn i wykorzystania samolotów OLT Germany, czyli wtedy jeszcze OLT samego. Do tego, żeby one w momencie, kiedy one nie latają na trasach, które cały czas wypracowują zyski dla OLT, mogły być wykorzystane na rynku polskim. I ona się nigdy nie odnosiła do tej strategii, która została wdrożona dopiero w listopadzie, bo ta strategia jeszcze wtedy nie była opracowana i pan Frankowski jeszcze wtedy nie pracował i w ogóle ja jeszcze nie wiedziałam, że my będziemy Airbusami latali po Polsce w tamtym momencie. Proszę pana, czyli te zeznania, bo ja widzę, że pan je świetnie zna na pamięć i również część zeznań wyłonych przed komisją. Oczywiście, no ma pana prawo, pan ma czas, pana sprawa. Trudno się pan nie interesował. Natomiast, czy zna pan te zeznania w całości? Nie znam ich w całości, znam ich z przekazów niemedialnych, telewizyjnych, a raczej z przedrukowania w gazetach. Dobrze. Ale zna pan na pewno protokół przesłuchania pana Dylczyka, tak? Nie, nie znam. Nie zna pan pana Dylczyka, więc ja panu część tych zeznań zacytuję. Z tych zeznań wynika, że na tym spotkaniu wziął udział pan Wicharek, pani Tomira, pan Młotkowski, Swoboda, pan i pana żona. Dowiedziałem się, że ma być stworzona nowa spółka LT Jet Air. Nie dano nam dojść do głosu. Pan Plichta, przedstawił prezentację. Zaczynamy od ceny wysokości 49 zł. W swoim zeznaniu pan Dylczyk również mówił o tym, że pan przedstawił koncepcję latania dużymi samolotami po Polsce oraz przejęcia innych linii lotniczych. Czy taka koncepcja w sierpniu była przedstawiona? Nie była przedstawiona. Poza tym pomimo osoby z OLT Express Germany, która była na tym spotkaniu i to, ja już teraz nie pamiętam, Manfred, nazwiska nie pamiętam, który uczestniczył w tym spotkaniu. Był także przedstawiciel leasingodawcy z Anglii, którym wtedy rozmawialiśmy na temat możliwości zakupu wyleasingowania samolotu na 100 osób, czyli nie Airbusa, a zwiększania kar za niestawiennictwo na rozprawach komisji. Jej zdaniem jest to działanie angielskiej produkcji. Teraz proszę pana, ale mnie interesuje to, czy na tym spotkaniu prezentował pan koncepcję na działalność lotniczą. Nie, na przetrzymanie do momentu wypracowania nowej koncepcji. I pan Ireneusz Dylczyk miał uczestniczyć w celu przygotowania tej koncepcji, ale pan Ireneusz Dylczyk bardzo szybko chciał wyjechać do Niemiec i prowadzić marketing firmy niemieckiej. I na tym się skończyła nasza współpraca. W zasadzie ją rozwiązywał pan Michał Forz. To proszę powiedzieć, za jakie pieniądze kupił pan OLT Germany? OLT Germany kupiliśmy za pieniądze spółki Amber Gold, które były przez nią wypracowane. Za ile? Jeżeli dobrze pamiętam, to 2 miliony euro. 2 miliony. Proszę powiedzieć, kiedy została podjęta decyzja o sprzedaży tej firmy? O szukaniu inwestora dla OLT Germany po upadku spółki OLT Express Poland, czyli to był sierpień, koniec lipca 2012 roku. Z tego względu był tam dobry prezes, który w mojej ocenie mógł znaleźć sobie inwestora i dalej prowadzić tą spółkę. Proszę pana, proszę powiedzieć, ile w momencie sprzedaży samolotów miał OLT Germany? Tyle nakradli, tyle nażebrali, tyle nas zbierali. Ich stać, ich stać. 4 albo 5. 4. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy były jakieś niezapłacone zobowiązania po stronie? Adresy e-mailowe 34, raz, 2, 3, 4. Proszę pana, adres e-mailowy artelhof 2000 małpa gazeta.pl. Drugi adres e-mailowy. Nie, nie widziałam tej. Proszę pana, Elhoff Art 2000 małpa@gmail.com. Trzeci adres e-mailowy. Elhoff 1234 małpa@gazeta.pl. Czwarty adres e-mailowy. mimeli@unlytd.małpa.pl. Było właścicielem, leasingobiorcą, leasingodawcą. Czy miało na te samoloty jakieś zabezpieczenie? Bo ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Że tego nie pamiętam. Proszę pana, to ja panu pomogę, odczytam panu zapisy konkretne. Ale też o smogu będziemy mieć.
czytam je po kolei. Spółka nie ma żadnych zobowiązań ani nie udzieliła żadnych zabezpieczeń emisja, w związku ze zobowiązaniem smogu, osób przeciw, w szczególności zobowiązaniami sprzedającego. Emisja co oznacza, smogu. Że spółka LT Germany nie miała aktualności dnia. Po drugie, spółka posiada nieobciążony i ważny tytuł prawny do 4 sal samolotów samolotów, które są wolne od praw osób trzecich. No same rewelacje. Ponadto przynosicie Państwo nieodpłatnie prawo do znaku towarowego oraz licencję na e-plus. Proszę powiedzieć, jakie było uzasadnienie ekonomiczne spółki, która została zakupiona za 2 200 000 euro, która nie miała zobowiązań, posiadała 4 samoloty na swoim stanie, sprzedać za 1 euro. Zamordyzmem salce są niestety. Wiadomo, że to sprzedać za 1 euro. Jak wychodzą ze mszy ludzie, Boga wierzą, to powinno być coś nie tak, spółki czyli lepiej, niż czyli euro, z uśmiechem, czyli układnie, z przebaczeniem mądrych głupiemu ustąpi. A tu jest zamordyzm, bójka. Nie ma takiego mądrego, który by głupiemu ustąpił, czyli że to. A w tym pełnomocnictwie, które mogę panu pokazać, jak pan nie pamięta, pamiętam to, pamiętam. A ty myślisz, że jak? W tym pełnomocnictwie udziela mu pan prawa do określenia wszelkich warunków ziemi, tej transakcji, która będzie zawarta, modlić, mówiąc, to chyba pan zakładał, że, będzie, że to może być 1 euro albo 1 euro i 20 na przykład centów. Pani przewodnicząca, po pierwsze, jeżeli to było pełnomocnictwo udzielone do sprzedaży konkretnej, a sprzedażą umowa, takie było zobowiązanie zostanie przedstawione. Ta umowa nigdy nie została przedstawiona. Proszę pana, nie było takiej potrzeby, dlatego że wcześniejsze pełnomocnictwo, które pan podpisał, upoważniły pana Kleina do tego, aby bez że narody, to jak kropla u wiadra wody przed jachtę, wartą 2 200 000 euro co najmniej za 1 euro. Ja pana pytam. Tak, pani przewodnicząca, się z tym zgadzam, co pani powiedziała, jednakże ustalenia były zupełnie inne. Ja pana pytam, jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro? Na kanale El Mercedes. Jako papirus, papirus, El Mercedes, youtube.com, zapraszam. Proszę pana, to dlaczego pan wyraził, podpisał to pełnomocnictwo do sprzedaży tak szerokie dla pana Kleina za nie mniej niż 1 euro? Takie pełnomocnictwa z reguły były podpisywane u nas w spółce i tak każda umowa musiała być najpierw przeze mnie zaakceptowana. Ja nie widziałem tej umowy do akceptacji. Proszę pana, podpisując mu to pełnomocnictwo, zakładał pan, że pan nie musi tej umowy już więcej widzieć. Proszę pani przewodnicząca, to jest mój błąd. Proszę pana, proszę powiedzieć, gdzie szły pieniądze ze sprzedaży biletów OLT Germany? OLT Germany nie świadczyło usług sprzedaży biletów bezpośrednio. Z tego co ja pamiętam, to OLT Germany obsługiwało loty kontrolowe dla Swissaira. I oni bilety wszystkie były sprzedawane przez Swissaira, oni latali pod symbolem Swissaira. Proszę powiedzieć, na konto której spółki wpłynęły pieniądze za wykonane loty? Za wykonane loty i pod pretekstem, że to było równo, bo to Jadwiga Grabowska chodziła w OLT Germany. Proszę powiedzieć, czy pan wie, w jakiej wysokości, w jakiej kondycji finansowej była spółka, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze 2012? Mam na myśli, czy ten bilans był dodatni, czy ujemny? Czy był zysk, czy była strata? W pierwszym półroczu 2012 roku utracili w 2011 roku, w momencie kiedy już kupowaliśmy OLT Express Germany, czyli wtedy OLT, OLT została wystawiona na sprzedaż ze względu głównie na to, że utraciła kontrakt do obsługi pracowników Airbusa, którzy byli wożeni z Hamburga do Tuluzy. I to był główny powód sprzedaży. I tam ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak wyglądał bilans roku 2012. Proszę pana, to dlaczego w umowie sprzedaży jest zapis, iż na nabywcę przechodzi cały zysk wypracowany od 1 stycznia 2012 roku? Ja jeszcze raz pani przewodnicząca powtórzę, to jest mój błąd, ja nie widziałem tej umowy i że wyraziłem, zaufałem panu Kleinowi i panu Jarosławowi Frankowskiemu, bo to Jarosław Frankowski pilotował całą sprzedaż ze strony polskiej, na zawarcie umowy, której ja nigdy nie widziałem, bo ja tej umowy nigdy nie widziałem. Proszę pana, proszę powiedzieć w takim razie, kto, kiedy i za ile wynalazł system Virecard, o ile pamiętam.
Jeżeli dobrze pamiętam, to Wirkat wynalazł pan Klein. Kto? Pan Klein. Gdzie szły pieniądze, które były przez sprzedaży biletów przez ten system? System Wirecard nie wypłacił spółce OLT żadnych środków z tego względu, że nie minęło 30 dni od daty zakupu od momentu uruchomienia. Spółka ogłosiła upadłość i wszystkie płatności kartą. Spółka Wirecard, czy to był bank Wirecard, już teraz nie pamiętam jak to było, miał obowiązek zwrócić pasażerom, którzy zgłosili reklamację w swoim banku. I na to środki były w pełni zabezpieczone w spółce Wirecard. Proszę pana, kto znalazł pana doktora Kleina? Pan Jarosław Frankowski. Proszę pana, czym wcześniej zajmował się pan doktor Klein? Czy pan go znał wcześniej? Ja go wcześniej nie znałem, był znany w świecie lotniczym. Znał go także, czy ze słyszenia, czy spotkania pan Wicherek, bo jak się dowiedział, to dzwonił do mnie z gratulacjami, że wybraliśmy taką, a nie inną osobę. To chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Proszę pana, czy był plan połączenia spółki OLT German z Lufthansa? Nie, nigdy nie było planu połączenia OLT German z Lufthansa. Dziękuję bardzo, pani poseł Kopcińska. Zresztą, pani przewodnicząca, nie wiem, czy byłoby to możliwe, gdyż w tamtym okresie czasu dla OLT samoloty leasingował Air Berlin i myślę, że nie wyraziłby w ogóle nie wyraziłby zgody na użytkowanie swoich samolotów w tamtym momencie. A jeszcze odnośnie tych umów, gdybym widział tą umowę, to byłby mail z tą umową u mnie na skrzynce pocztowej, a takiego maila nie ma. Proszę pana, nie było takiej potrzeby, udzielił pan tak szeregowo pełnomocnictwa. Ja jeszcze raz, pani przewodnicząca, mówię, że to był mój błąd, że zaufałem tak, a nie inaczej tej osobie. W szczególności Jarosławowi Frankowskiemu, bo ta umowa u Jarosława Frankowskiego na przykład na skrzynce jest. On powinien mi ją przesłać, nie przesłał nikt. Tylko w języku niemieckim. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do świadka, czy w trakcie nauki w liceum ekonomicznym odbywał pan praktyki w którymś z urzędów skarbowych w Gdańsku? Tak, w trzecim. Czy w tym z tego urzędu nawiązał pan jakieś kontakty, które utrzymywał pan przez żadnych kontaktów, nigdy nie utrzymywałem z nimi kontaktu. Proszę powiedzieć, stwierdził pan, że firma, którą pan prowadził, działała jak najbardziej legalnie. Skąd zatem w zeznaniach świadków, którzy do tej pory zeznawali przed komisją śledczą, takie stwierdzenia, jak na przykład świadek Jacek Krzysztofowicz stwierdził, że pan kłamał mu wprost w żywe oczy, a on o to pana nie podejrzewał. Zacytuję. Bardzo możliwe, że to świadczy nie o nim, a o mnie, o mojej naiwności, ale zawsze robił na mnie wrażenie człowieka szczerego i przez ten czas, jak się znaliśmy, nigdy nie miałem wątpliwości co do tego. Zawsze byłem przekonany, że jest szczery, chociaż teraz wiem, że wielokrotnie kłamał. Pan Forc zeznał z dzisiejszej perspektywy wiem, że przez te kilka tygodni lipca byłem wielokrotnie wprowadzany w błąd, również okłamywany przez właścicieli Amber Gold i właściwie większość oświadczeń zarządu była po prostu nieprawdziwa. Finalnie, jak wiadomo, spółka Amber Gold upadła, doprowadziło to też do upadłości mojej spółki. Powiem kolejny fragment i też wiem, że byłem wielokrotnie po prostu okłamywany ten sam świadek. Czy okłamywał pan pana Jacka Krzysztofowicza, pana Forca, panią Danutę JP, Ireneusza Delczyka? Z panem Ireneuszem Delczykiem na żadne poważne tematy ja nigdy nie rozmawiałem. Ja nie przekazałem mu żadnych informacji, on nie mógł być na żaden temat okłamywany przeze mnie, bo po prostu żadnej wiedzy na temat działalności spółki Amber Gold ani OLT Express po przejęciu nie miał, bo został bardzo szybko odsunięty od prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Jeżeli chodzi o pana Michała Forca, to po pierwsze, on twierdząc, że prezes zarządu i zarząd wydawał fałszywe oświadczenia, to po pierwsze on te oświadczenia przygotowywał i tylko i wyłącznie pytał się, czy one są dobrze sformułowane i czy można je tak puścić. I to on od samego początku działalności spółki przygotowywał wszystkie oświadczenia i to jest potwierdzone w mailach. Jak on pisze, jak on ustala, pisze nawet, że to lepiej będzie tak, bo to społeczeństwo lepiej odbierze. I w chwili obecnej takie twierdzenia, a jeżeli chodzi jeszcze o pana Jacka Krzysztofowicza,
No to on swoje twierdzenie, że został oszukany w chwili obecnej, opiera nie wiem na czym, bo on nie ma dostępu ani do akt, ani do sprawy i chyba jedynie na przekazie medialnym. No i na przekazie medialnym to ja bym też stwierdził, że zostałem oszukany. No ale proszę mi powiedzieć, odnosząc się do zdania pana Michała Forca, większość oświadczeń zarządu była po prostu nieprawdziwa. To jak to mamy rozumieć? Ale większość tych oświadczeń zarządu przygotował pan Michał Forc. Czyli to pan Michał Forc przygotował. Pan Michał Forc znał w większości działalność spółki Ambergold. Pan Michał Forc miał dostęp do systemu z Agnet, miał możliwość jego podglądu, widział, jakie lokaty są zawierane, jak są wypłacane, jakie obroty robi spółka. Jedyne, do czego nie miał dostępu, to były bezpośrednio rachunki bankowe spółki. Do pozostałych danych on, jak i jego pracownicy mieli dostęp, dlatego że oni tworzyli system Agnet. I to oni spajali go ze systemem Comarchixel. I więc w chwili obecnej opowiadanie, że ktoś czegoś nie wiedział i w ciągu 2 tygodni odkrył coś, czego nie było, no to jest takie trochę nierealne, no bo to co znaczy, że ja siedziałem i wszystkich jakoś czarowałem, jakieś kadzidełka czy coś i sam napisałem wszystkie maile, sam pisałem między nimi, miałem dostęp do skrzynek mailowych. Poza tym może trzeba było też zabezpieczyć słowa przez ABW, na przykład rejestrator rozmów, które się w spółce odbywały przez telefony stacjonarne, to też nie zostało wykonane i tam też były bardzo ciekawe rozmowy. Ale te ciekawe rozmowy, gdyby pan był uprzejmy rozwinąć... Między innymi bardzo zależało mi na tym, żeby te rozmowy zostały zabezpieczone w związku ze moim doniesieniem odnośnie działki na ulicy Rajskiej. No i się okazało, że po pierwsze nie zostało to zabezpieczone, po drugie syndyk już tego nie miał i w zasadzie możemy powiedzieć, że żadnych rozmów nie było i nic nie było. No w zasadzie tak, siedziałem i wymyślałem sobie przeróżne historie, bo nie mam co robić, tylko zajmuję się wymyślaniem w chwili obecnej, tak. No, niestety się znajdują w chwili obecnej dokumenty, które potwierdzają moje słowa, no ale to są wyrywkowe dokumenty, na podstawie których można stuć teorię, ale czy jakiekolwiek zarzuty stawiać w to wątpię. Ale proszę mi powiedzieć tak na wprost, czy zatem pan Michał Forc sporządzał nieprawdziwe oświadczenia zarządu, czy mówił nieprawdę przed komisją śledczą, że te oświadczenia zarządu, większość oświadczeń była po prostu nieprawdziwa? W którym momencie w ocenie pana, czy mijał się z prawdą i jeżeli tak, mijał się z prawdą, zeznając przed komisją śledczą. Zresztą jego zeznania są różne w postępowaniu karnym złożonym przed sądem. A gdzie jeszcze wychwycił pan różnicę? Ja w chwili obecnej nie chciałbym tutaj mówić. Najlepiej byłoby, byście się państwo ściągnęli sobie zeznania i się z nimi zapoznali, protokoły rozpraw. My mamy dokumentację i się z nią zapoznajemy systematycznie, ale ponieważ pan nawiązał, że nie tylko w tym momencie zdanie pana rozwinął się. Pani poseł, to mogą być moje odczucia, ja nie chcę tego oceniać. Takie jest moje zdanie. I ja nie chcę, jeżeli państwo stwierdzicie, macie możliwość było drugi raz przesłuchania, skonfrontowania z tymi zeznaniami, które złożył w postępowaniu karnym. One się różnią, moim zdaniem się różnią, ale ja też całości wypowiedzi pana Michała Forca nie słuchałem. Czy zeznawał pan, że pan Michał Forc inwestował w Ambergold? Tak, inwestował. Odzyskał zainwestowane... Częściowo tak. Częściowo? Tak. Pamięta pan, w jakiej kwocie inwestował, w jakiej odzyskał? Częściowo, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie powiem panu. Chcę jeszcze przywołać zeznanie świadka pana Jacka Krzysztofowicza, który zeznając przed komisją śledczą wspomniał o tym, iż panu ktoś groził. Czy taki fakt miał miejsce? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto opiniował wzory umów, wzory regulaminów i umów z klientami? Mecenas Gurtowski. Czy mógłby pan przypomnieć, jaka była rola pana Macieja Gurtowskiego w pańskiej firmie? Zajmował się... Od kiedy był, czy był pełnomocnikiem? Pierwszy był z polecenia pana Michała Forca. W firmie od końca 2009, początku 2010, najpierw na podstawie zwykłych faktur, później na podstawie stałej umowy współpracy. Zajmował się wszelkimi kwestiami na samym początku związanymi z klientami, umowami. W zasadzie wszystkie czynności prawne, które miała spółka, to on, jeżeli było konieczność, to on był proszony o opinię.
lub przygotowanie jakiegoś dokumentu. Odpowiadał do prokuratury rejonowej Gdańsk Śródmieście, o ile dobrze pamiętam, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i to zawsze te czynności wykonywał w porozumieniu albo ze mną, albo z odpowiednimi pracownikami spółki. A czy z prokuraturą, policją kontaktował się tylko pan mecenas Gurtowski, czy ktoś jeszcze? W imieniu spółki Amber Gold, tylko mecenas Gurtowski. Tylko mecenas. A od kiedy podejmował te działania w prokuraturze Gdańsk-Wrzeszcz, czy prokuraturze okręgowej, pamięta pan, i czy tylko w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego? W związku z zawiadomieniem od samego początku pan mecenas Gurtowski podejmował, ale kiedy złożył pełnomocnictwo do akt, ja nie jestem w stanie na to pytanie powiedzieć. To musiał być początek. Czy tylko przed prokuraturą rejonową? Tylko przed prokuraturą rejonową i jeszcze przed sądami na pewno administracyjnymi w sprawach z Komisją Nadzoru Finansowego. A okręgową i apelacyjną? Wydaje mi się, że wtedy pełnomocnictwo zostało przekazane panu mecenasowi Daszucie, ale w zasadzie on nic w tej kwestii już nie był, nie reprezentował spółki, bo zostały mi postawione zarzuty w tamtym momencie i pełnomocnictwo zostało mu wypowiedziane. A proszę powiedzieć, czy te kontakty pana mecenasa dotyczyły tylko pozyskania postanowień o odmowie wszczęcia, umorzeniu i uchylającym je postanowień sądu, czy były też poruszane jakieś inne kwestie? Na pewno te kwestie, o których pani wymieniła, były poruszane. Dodatkowo pewnie dowiadywał się, na jakim etapie jest śledztwo, czy ono trwa, co z biegłym, dlaczego tak długo opinii nie ma. Były jakieś kontakty sporadyczne, telefoniczne, ale przeważnie była informacja taka, że nie ma pani prokurator i rozmawiał z różnymi prokuratorami na ten temat. Z tego co pamiętam, to mailami mi przesyłał jakieś krótkie sprawozdania na ten temat. Właśnie o to chciałam dopytać, z kim kontaktował się mecenas Gurtowski w... Ja na teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest do sprawdzenia w dokumentacji mailowej. Kto te informacje mu przekazywał? Podejrzewam, z tego co pamiętam, a zawsze bardzo dość skrupulatnie mecenas Gurtowski odpisywał na pytania. Było podane przeważnie, że rozmawiał z takim i takim prokuratorem, bo nie było pani prokurator Kijanko i ustalił, że sprawa w chwili obecnej jest w zawieszeniu. Mniej więcej to takie komunikaty były przez... A czy uzyskiwał informacje, jakie czynności będą podejmowane? Nie umiem, wydaje mi się, że nie, ale nie chcę tutaj mówić na pewno. I to były kontakty osobiste, czy głównie telefoniczne? I bo z panem rozumiem, oj, tego to ja tego nie umiem na to, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, jakie były kontakty. I to mecenas Gurtowski opiniował te wzory umów, tak? Tak, on przygotował także odpowiedź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A proszę jeszcze powiedzieć, czy z Komisji Nadzoru Finansowego uzyskaliście państwo taką deklarację, że zostaniecie wykreśleni z listy ostrzeżeń, jeżeli postępowanie zostanie prawomocnie zakończone umorzeniem, odmową wszczęcia? Dostaliśmy takie deklarację pisemną oraz została złożona przez przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego w jednym z postępowań administracyjnych przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. A kto to był, czy pamięta pan, kto był podpisany? Nie chcę przekręcić nazwiska, ale wydaje mi się, że dyrektor Dajnowski, Dajnowicz. Był podpisany, czy przekazał ustnie? Był podpisany, przekazał ustnie pełnomocnik komisji, radca prawny jakiś. Nie pamięta pan nazwiska? Nie. Dobrze. Proszę mi jeszcze powiedzieć, pan Michał Forc w momencie, kiedy omawiał notatkę ABW, zeznał, że pan i pani Katarzyna P. mówiliście, przekazywaliście mu informację, że jesteście zastraszani. Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A dlaczego zmieniał pan numery telefonów? Bo zostały mi wyłączone te, które używałem jako służbowe. I wcześniej nie dochodziło do takich sytuacji? Nigdy nie dochodziło do zmiany telefonów przez całą działalność spółki Amber Gold. Ja dopiero zmieniłem nowy numer. Zresztą on został od razu podany Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w momencie, kiedy został tylko zakupiony. To był lipiec albo koniec, nie, to był sierpień 2012 roku, to było już po przeszukaniu w spółce Amber Gold.
potrzeba kawy na ławę. Jeszcze chciałam wrócić do fragmentu przesłuchania pana z czerwca, kiedy pani poseł Możdżanowska pytała, skąd pochodziły pieniądze na działalność grupy lotniczej OLT. Pamięta pan, co pan wtedy zeznał? Nie, może pani przypomnieć? Z wypracowanych dochodów spółki Amber Gold. Tak, ja to podtrzymuję. A proszę powiedzieć, jeżeli klienci wpłacają środki, to są to środki Amber Gold? Czy to są środki, nawiązuję do reklam, którymi się państwo posługiwaliście, które były opiniowane, wedle których klienci byli zapewniani, że lokata w złoto działa jak standardowa lokata, jednak klient w czasie trwania umowy jest właścicielem wpłaconego kapitału w formie złota, a nie jak dotąd w złotówkach. Czy byłby pan uprzejmy powiedzieć, bo nie wiemy, ile tego złota zostało zakupionego. Nie odmówił pan odpowiedzi na to pytanie, więc chciałam zapytać jeszcze raz o ten dochód. To były środki Amber Gold. Złoto, które miało być zakupione, no było obciążane tytułem zwrotnym. Pan mógł, w mojej ocenie, może się mylę, inwestować nadwyżkę, a nie te środki, które wpłacali klienci, bo reklama mówiła o tym, że oni zamieniają swoje złotówki na złoto. Ma pani poseł rację, z tym jednym zastrzeżeniem, że w zależności od różnic kursowych, które były, zgodnie z regulaminem, spółka mogła korzystać z tego złota, jakby była jego właścicielem. Ale nie dowiemy się, ile tego złota było. No niestety z dokumentów jesteście państwo się w stanie dowiedzieć, tylko trzeba przejrzeć 45 tysięcy umów. Ale my, zwracam się do świadka, systematycznie zapoznajemy się z dokumentacją, natomiast chcielibyśmy i po to wzywamy świadków, żeby również pewne informacje uzyskać. Niestety ja nie jestem w stanie tego podać dokładnie, państwa, ani wyliczyć tego ze względu na, objętość danych. To jest po prostu dane nie do przerobienia przez jedną osobę. Ja na tym etapie dziękuję pani przewodnicząca. Uprzejmie. Ja skończę pewien wątek, który rozpoczęłam, już przekazuję głos. Pan powiedział przed momentem, że nie pamięta i nie pamięta tego pełnomocnictwa, więc ja bym odczytam treść rozmowy, z której jest sporządzony scenogram pomiędzy panem a Jarosławem Frankowskim. Po pierwsze, może pan sobie coś przypomni, a po drugie będę miała w związku z tym pytania. Marcin P. Nie wiem, czy to jest, czy to będzie dobry weekend, żeby to zrobić z Kleinem. Jarosław Frankowski. No dobrze, ja rozumiem, tylko że ta tam Komisja Europejska dała nam do trzeciego czas, żeby skończyć te różne rzeczy, które daliśmy, zaczęliśmy w Niemczech. Pan odpowiada, wiem. Tylko jest jeden mały problem. Ja nie mogę o tym powiedzieć przez telefon. Emil o tym też wie i też przez telefon nie może powiedzieć. Jarosław Frankowski. No dobrze. Pan odpowiada. Jeżeli będzie jutro afera, to po prostu nie podpiszę tego. Jarosław Frankowski. No dobrze, ale generalnie chodzi o to, żeby ten podpis był w obecności notariusza, nawet polskiego. Pan mówi, powiem ci tak, jeżeli to jest prawda, to ani twoja, ani moja wina. Będzie pan chciał, to skąd będę kontynuować? Proszę powiedzieć, w takim razie to jest rozmowa z 2, tak? 2 sierpnia, 3 podpisuje pan to pełnomocnictwo. Proszę powiedzieć, dlaczego w takim pośpiechu podpisywał pan to pełnomocnictwo i co to było to coś, o czym nie może panu powiedzieć przez telefon, a co może panu stanąć na drodze do podpisania tego pełnomocnictwa? Z tego, co pamiętam, to było ujawnienie notatki ABW. Emilio o tym Marat wiedział doskonale i to się o to rozchodziło. Ja się bałem, że w tym momencie zostanę aresztowany. A rozumiem, że po tej rozmowie podpisał pan to pełnomocnictwo. Tak, pełnomocnictwo zostało podpisane. Proszę pana, ja mam takie jeszcze pytanie. Ale jak pani przewodnicząca odczytała, to tam było takie zastrzeżenie, że może nie dojść w ogóle do podpisania jakiejkolwiek umowy pomiędzy Kleinem a spółką, nie pamiętam nazwy tej spółki, holenderskiej. Tu akurat tutaj nie ma w tej rozmowie nie pada nazwa, natomiast ta spółka to jest Anta, pana. Marsivin. Spółka, która
która zakupiła może za 1 euro tą OLT Germany. Proszę pana, ja mam jeszcze takie jedno wpadkowe pytanie. Proszę powiedzieć, czy w czasie przesłuchań w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź w prokuraturze był pan pytany przez kogokolwiek z prowadzących postępowanie o pana Michała Tuska? Nie. Byłem pytany w innym postępowaniu, gdy przyszła pani prokurator z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na początku września 2012 roku przyszła do mnie do aresztu. Spotkanie, przesłuchanie trwało 30-50 minut maksymalnie. I tam padło tylko pytanie, kilka pytań odnośnie Michała Tuska i to w zasadzie było wszystko. Nikt nigdy więcej ze mną na temat Michała Tuska. Proszę pana, a pytanie moje jest takie, czy ma pan na myśli to przesłuchanie, w którym pan wtedy występował o 60 kodeksu karnego, czy jeszcze inne przesłuchanie? To było zupełnie inne. Ja powiem pani tak, jak zostałem tymczasowo aresztowany, przez pierwsze 14 dni pan mecenas Deszuta przychodził do mnie z funkcjonariuszem ABW. I razem przynosili informacje, że no, pan mecenas Deszuta jakieś odnośnie sprawy, pan z ABW, jakie czynności po kolei będą wykonywane z moim udziałem, na jakie mam się przygotować. I w tym czasie oprócz pana Deszuty i pracy funkcjonariusza ABW przychodzili do mnie jeszcze prokuratorzy, między innymi właśnie ta pani prokurator w sprawie pana Michała Tuska. I to ja wiem, że to na pewno nie było zawiadomienie złożone przeze mnie. Ja nie byłem tam zawiadamiającym, ja tam byłem jako świadek słuchany. Była pani w sprawie kuratora, prokurator. A zostańmy po kolei przy tym Michale Tusku. Się nie czy pan przyjęło, pamięta, bo tutaj tak mówili troszeczkę, co ją interesowało w tym Polska podzielona na... Ich interesowało prawosławie tam od lasu, jedynie tylko i wyłącznie fakt tego, czy Michał Tuski jakiekolwiek narazić sportu lotniczy na szkody i czy wyłożył jakiekolwiek dane sportu lotniczego. Cała i myślę, że cały czas panuje jakieś niezrozumienie między mną a państwem i prokuraturą, bo mi nie chodzi o to, co państwo później zadajecie pytania świadkom w czasie komisji śledczej, czy prokurator, czy sąd zadaje nawet pytanie na sali rozpraw. Nie chodzi o wnoszenie danych odnośnie Szkoła liceum i podstawowa i średnia. Bo jak prezydent miasta Paweł Adamowicz zaznawał tutaj, że przecież te dane są jawne i można wystąpić z informacją. Ale ja pana doskonale rozumiem. Nie, ale nie, pani zadał, ja to oglądałam. Proszę się ze mną nie przeszukiwać, to dobrze, pani przewodnicząca? Ja panią właśnie wtedy oglądałem i moim zdaniem jest to niezrozumienie między nami, bo albo ja to mówię w sposób dla mnie zrozumiały, a dla państwa nie, bo po prostu państwo nie macie wiedzy na ten temat, albo nie wiem, jakiś chaos informacyjny ogólnie panuje, że po prostu nie rozumiemy się. Mi nie chodzi o dane, które Pomorska Agencja Turystyczna, organizacja turystyczna przekazywała, czy miała przekazać nam odnośnie, jakie są dotacje. I nieprawdą jest też to, że agencja ta na żądanie informacji publicznej, czyli takie informacje, które są Ale dlatego ja panu przerywam, po pierwsze, że nigdy takiego pytania nie zadawam. Dla mnie jest oczywiste to, co pan mówił, na czym polegała waga tej informacji. To znaczy, to była kwestia dopłat dla danej linii. To jest ale nie. Najważniejszą informacją, o którą nam chodziło, to była informacja o slotach docelowych pasażerów z Gdańskiego Portu Lotniczego. I też pan o tym mówił, to jest oczywiste. Ale właśnie o to chodzi, że jak ja mam takie wrażenie bynajmniej, że jak państwo zadajecie pytania, to zawsze zadajecie pytania o tylko o te pieniądze i oni mówią, że wszystkie te dane są jawne. Mi nie chodzi o te dane. Bo ja to co oni mówią, tak, one są jawne, one są ogólnie dostępne, można sobie sprawdzić, jak jest zajęcie samolotu, ale nie sprawdzi pani na stronie internetowej, że ten pasażer z tego samolotu, gdzie był wypełniony na 80%, nie chciał lecieć do Luksemburga. Wcale nie dają, tak jak ten Getting Bank. Getting Bank. I to są najważniejsze. Na ale proszę pana, pan to nie wydaje, nie wydaje, ale komu daje, tym komu pan to 8 tysięcy emerytury mieli, ale potem jak im zabrali, pozostało im 2 tysiące, żeby nic z rodziny i wnuki, żeby nie korzystali, to wtedy Getting Bank może tak im daje pożyczkę 2 tysiące, no bo jak oni 100 lat pracowali, no to przecież wiadomo, że się należy. Ale jak oni pracowali, tego Getting Bank nie będzie rozstrzygać, bo on ma rację, że Getting Bank nie będzie rozstrzygać, co komu wyrobiły w czasie po wojnie. Tak może być, to wtedy on jest oficjalny, bo to jest jasne.
na rozstrzelanie wydano i za te pieniądze mieliby brać, no to właśnie więc teraz, kiedy dostają tylko 2000, no to jeszcze plus 2000 getting bank da pożyczki, przecież oni mogą spoko spłacić, skoro tyle lat pieniądze dostawało. Ale jak ktoś pracuje rok czy dwa, no to przecież takiemu dziaduba powiedziała przez gigafeatra getting bank, powiedziała, że nie ma oferty żadnej. Ale 2000 takiej tej pożyczki, że z tego Getting Bank słynie, to nie przyznają, bo oni muszą mieć kogoś, kto pracuje, pracuje 100 lat. 100 lat. Ja cały czas twierdzę, kolokcją że one są tajemnicą przedsiębiorstwa. To świadkowie próbują tutaj wyznań, powiedzieć, że one są jawne, reformowanego jałów Kiburskiego odbywało się w Toruniu. Rozumiem to od początku, ale może 28 sierpnia do 21 listopada 1645 roku, a więc cholera dawno 17 lat. Do Włoszech nie dopuszczono braci polskich. W spotkaniu uczestniczyły 94 osoby, w tym 77 najznakomitszych teologów każdej ze stron, a wśród nich cudzoziemscy profesorowie Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, Królewcu i Wittenbergu. Zwolennikami pojednania byli doradca króla włoski Kapucyn, Walerian Magni, luteranin, irenista, profesor Helmstedt, George Kalik, bo ta w Gdańsku Brat wtedy jeszcze prowadzono ładę, która została do Łodzi przeniesiona 40 na 12, tam to była zupełnie inna sygnatura. Ja nie jestem w stanie podpisać Zbigniew Gorański, więc to była zupełnie inna sprawa i z powodu zbyt dużych inny, różnic dogmatycznych porozumienie było tak niemożliwe nawet wśród samych protestantów. A proszę mi powiedzieć, czy najpierw pan złożył, wyraził chęć tutaj skorzystania z 60-tki, opowiedział pan o tych dwóch zdarzeniach, czyli mam na myśli łapówka w urzędzie w Gdańsku i kwestia roli pana Tuska i Klaskowskiego, czy najpierw ta pani prokurator do pana przyszła? Nie, najpierw była na pewno pani prokurator, bo my nie zdążyliśmy tego złożyć przed przejechaniem do... To było tydzień, półtorej tygodnia po moim tymczasowym aresztowaniu. To była bardzo szybka wizyta pani prokurator. Proszę pana, proszę powiedzieć, jak się skończyły te pana rozmowy z prokuraturą odnośnie skorzystania z dobrodziejstwa artykułu 60 kodeksu karnego? Prokuratura stwierdziła, że nie jest w stanie uzyskać żadnych dokumentów, o których mówię, dlatego że nie są w posiadaniu ani syndyka, ani prokuratury okręgowej w Łodzi lub jeszcze nie zostały odnalezione w koszyku dokumentów, które były. Dokumenty elektroniczne są w takim stanie, że nie da się ich otworzyć. No, proszę pana, jeżeli chodzi o łapówkę w Urzędzie Gdańsku, to przecież są przelewy, zeznania, dokumenty, wszystko jest, dzisiaj jest, tak pan wie, ta sprawa prowadzona. Ja wiem, że ona jest na nowo prowadzona i też jestem zdziwiony odpowiedzią pana prezydenta Adamowicza, który twierdzi, że nic o tej sprawie nie wiedział, skoro był jako pokrzywdzony zawiadomiony w tej sprawie jako prezydent miasta Gdańska i zmienia jej nazwiska. A przepraszam tylko, czy świadek oglądał całość zeznań pana Pawła Adamowicza? Nie, całość nie miałem możliwości oglądania. Ale ja się z nimi w całości nie zgadzam, więc ja bym wolał nie odpowiadać na niektóre pytania, zamiast odpowiadać tak, jak on to robi. Proszę pana, ale pytanie, ja tylko jakby chciałabym skończyć ten wątek z 60-tki tego małego świadka koronnego. Czy kiedykolwiek prokuratura powróciła do takiej propozycji, czy ewentualnie pan ją ponawiał? Ja jej nigdy nie ponawiałem, prokuratura nigdy nie powróciła. No tak słucham ciebie, kochanie, co tam? No podziwiam. Chciałbym, chyba nie chciała ten temat opowiadać tutaj, bo dla mnie to było dość żenujące, bo zostałem potraktowany jak wariat i później jeszcze przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mnie przesłuchiwał w sprawie pana Korytkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która w tamtym momencie miała powstać, ja mówię, dobrze, może żeby powstała, a on stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie, więc... A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane i to powiedział pan doskonale to pamiętam, było to
areszcie śledczym w Gdańsku jeszcze, też przed moim przeniesieniem do Łodzi, powiedział to pan Artur Mikołajczyk, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę pana, to jeszcze niech pan skończy, bo my akurat tym się zajmujemy, a nie kwestią pana osoby, bo pan jest świadkiem u nas. Proszę powiedzieć w takim razie, bo pan rozpoczął zdanie, że o pana odczucia odnośnie tego, jak prokurator, że prokuratura... I co, czy może zapytam inaczej, czy pan miał takie wrażenie, że prokuratura jest w ogóle zainteresowana współpracą z panem? Nie. Proszę pana, czy prokuratura kiedykolwiek dążyła do tego, aby ustalić rolę w firmie, a za tym idzie później role procesowe osób, które były w pana kręgu? Nie. Prokuratura wręcz miała mi za złe, że ja nie wskazywałem 15 sierpnia czy 16 sierpnia 2012 roku, jak było zabezpieczenie, i to pani prokurator Górska, ile dobrze pamiętam, albo Deliga w czasie przesłuchania, miała mi za złe, że ja nie powiedziałem, że ja mam te plany zagospodarowania przestrzennego u siebie w gabinecie. I w chwili obecnej wtedy już syndyk przejął całe biuro i ona do mnie miała pretensje, że ja tego nie wydałem, ale ja mówię, ja się pytałem wszystkiego ABW, co chce. Ich interesowały tylko segregatory i nic więcej. Dyski i też nic więcej. No i jeszcze do tego wszystko zostało źle zabezpieczone. No to jest takie trochę... No ja nie wiem, no ja patrząc na takie zabezpieczenia, no jak to zostało wykonane, będąc przełożonym, no ja bym nie pozwolił na takie, ja bym to po pierwsze zweryfikował, jak to zostało wykonane, a to nie zostało przez nikogo zweryfikowane. I już ostatnie pytanie, oddaję głos. Proszę pana, proszę powiedzieć, wymienić nieruchomości, które pan ma i jeśli pan pamięta, kiedy doszło do przeszukań w tych nieruchomościach. Ja nie uczestniczyłem, uczestniczyłem tylko w jednym przeszukaniu. Może chodźmy od początku. Pierwsze przeszukanie, do jakiego doszło, czy z którego... O 8 rano w dniu 16 sierpnia na ulicy Szafarnia 5/38, mieszkanie mojej teściowej. To ja w tym Szafarnia. Uczestniczyłem. Następnie. Moja żona uczestniczyła w mieszkaniu 8/15 i 6. I 5/16. W jakim okresie czasu? W tym samym dniu. 16 sierpnia. I my pojechaliśmy do spółki Amber Gold i pozostałe czynności były już zlecone, że wykonywali pracownicy. I które nieruchomości były przeszukiwane? Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno centralne na Długich Ogrodach i na Spiszowej Stągiewnej. A które pozostałe nieruchomości były przeszukiwane? Ja nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, bo ja w tym nie uczestniczyłem. Ja nie podpisywałem protokołów, ja do tego pełnomocnictwa wydałem pracownikom, że mają pojechać, otworzyć i wszystko to, co ABW chciało, miała udostępnić. Nic nie miało być w jakiś sposób ukrywane. A Usoczyn kiedy był przeszukiwany? Wydaje mi się, że już po moim aresztowaniu, bo ja w ogóle nie kojarzę, żeby Usoczyn był przeszukiwany. Ja też nie, dlatego... Ja to się dowiedziałem w czasie zeznań pana Piotra Kuśmierczyka przed sądem, bo się sąd o to pytał, a ja nie kojarzę w ogóle, żeby Rusocin był przeszukiwany. Proszę pana, która jeszcze z nieruchomości do państwa należących nie została przeszukana wedle pana wiedzy? Albo została przeszukana po 16 sierpnia? No jeszcze zostaje dom mojej teściowej i to wszystko. A czy był przeszukany, czy nie? Przepraszam, jeszcze mieszkanie w Pruszczu Gdańskim. Ja mogę odpowiedzieć tak. Ja nie wiem nic o przeszukaniu i wydaje mi się, że jeżeli zostało przeszukane, to już po moim tymczasowym aresztowaniu. Proszę pana, czy doszło do przeszukania u pana, to dla pana był szwagier, tak? Tak. Czy doszło u pana... Z tego co wiem, doszło do przeszukania. Kiedy? Nie powiem. Ale wydaje mi się, że już po moim zatrzymaniu wszystko było, bo mi to, ja się tego wszystkiego dowiadywałem albo z postanowień prokuratury. A jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania teściowej? Gdzie ona na co dzień mieszkała, to było pierwsze mieszkanie, które zostało przeszukane. Pierwsze mieszkanie. Proszę powiedzieć, bo pana małżonka jeszcze miała siostrę. Dobrze pamiętam? Ale nigdy nie, ja jej nigdy nie poznałem, nie utrzymywała z nią kontaktu. A czy tam było przeszukanie? Nie mam zielonego pojęcia. Czy u pana mamy było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. Proszę pana, czy w klasztorze zajmowanym przez Dominikanów było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. Dziękuję bardzo. Pan poseł, bardzo proszę, Zębaczyński. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Proszę świadka. Mówił świadek, że jest psychicznie gotowy na odsiadkę i to się ziściło, ale widzę, że świadek dalej psychicznie nie jest gotowy na to, żeby mówić tutaj prawdę przed komisją.
prawda, Amber Gold, bo jak ja słyszę 10 raz Agnet, Komarsz, Symfonia i te wszystkie inne systemy, to zauważam jedynie taką linię obrony w procesie karnym, ale my tutaj nie zajmujemy się procesem karnym, tylko wątkiem instytucjonalnym i dlatego jestem trochę oburzony. Ale takie pytanie państwo zadajecie. Trochę jestem, no nie, to są pana odpowiedzi, takie, które tworzą wrażenie, że powinniśmy chyba złożyć wniosek o to, żeby pana natychmiast rozkuć, wypuścić i przeprosić, no bo... Pani przewodnicząca, jeszcze raz bym chciał podkreślić, że ja tutaj nie zeznaję dlatego, że ja liczę na to, że państwo mnie zwolnicie, bo ja na to nie liczę, ja sobie zdaję z tego sprawę. I ja bym prosił, żeby nie były takie insynuacje tutaj robione, bo ja nie wiem, czy to jest jakaś gra polityczna w stosunku do mojej osoby. I ja nie chcę, żeby... Ja nie chcę brać udziału w żadnej grze politycznej, którą państwo prowadzicie. Proszę pana, pan prowadzi grę i to jest zwodnicza gra, która panie pośle, cały czas dąży do tego, żeby pośle, tworzyć z siebie ofiarę. Wyciszyć. Z tego, z tej pozycji oprawcy. No i to jest nieuczciwe, proszę pana. To przejdźmy już do konkretnych pytań. Proszę powiedzieć, czy wśród tych wszystkich funkcjonariuszy służb, między innymi ABW, CBA, policji i innych, którzy pana odwiedzali w czasie zatrzymania, gdy przebywał pan w areszcie, proponowano panu jakąkolwiek formę współpracy? Przejście na współpracę. Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Proszę powiedzieć, czy Jacek Krzysztofowicz otrzymał od pana pieniądze albo złoto? Nie, nigdy ode mnie żadnych pieniędzy ani złota nie otrzymał. On jako on. A co otrzymał? Jacek Krzysztofowicz ode mnie nic nie otrzymał. Bilety na przykład lotnicze? Raczej to była forma zabrania go na wycieczkę, a nie że przekazania mu w formie, że on może sobie sam cokolwiek robić. Tak, bo zeznawał tu przed komisją, że co najmniej 10 razy latał po kraju na pański rachunek. Czy pan to potwierdza? Być może tak, potwierdzam to, ale czy ja... jednak coś otrzymał? Ale on nie był osobą publiczną, która miała możliwość podejmowania jakiejkolwiek decyzji, żeby mógł to zapotraktować jako łapówkę, więc nie uważam tego za łapówkę. To jest jako raczej dar w stosunku co do niego jako osoby, z którą miałem kontakt, a nie jakiekolwiek jakieś zadośćuczynienie. Teraz mamy istotę mojego wstępu. Niby nie otrzymał, a jednak jak rozmawiamy chwilę, to otrzymał. O tym mówiłem od początku. A może pan powiedzieć, jakie to ma znaczenie w przedmiocie pracy komisji? Ma bardzo duże, proszę pana, znaczenie, dlatego że takie instytucje jak ABW, przed chwilą wspomniane, nigdy nie dokonały przeszukań właśnie na przykład u ojca Jacka, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. No ale chyba pan nie powinien mieć o to pretensji do mnie, tylko do ABW. Proszę pana, ja panu zadaję pytania, pan odpowiada pretensji, to już zostawmy, dobrze? W materiałach śledztwa prokuratury okręgowej w Zielonej Górze znajdujemy maila wysłanego przez Pawła Mitera z 5 sierpnia 2012 roku. I tutaj cytat. Doszła do mnie dziś informacja, że będziecie chcieli ogłosić upadłość w ciągu najbliższych dni. I pytanie, czy już na samym początku sierpnia dobrze pan wiedział, że to wszystko upadnie, czym jest Amber Gold? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Czy znał pan treść oświadczenia Pawła Mitera przesłanego do pana na temat współpracy z Amber Gold? Mógłby pan przytoczyć to oświadczenie, bo pan Miter wydawał wiele oświadczeń. Nie wiem, czy je znam, czy tego nie znam. No tutaj Paweł Miter pisze tak, że osoba blisko związana z ABW poinformowała mnie również, że na piątek 3 sierpnia planowane jest zatrzymanie Marcina P. Będąc już w tym czasie w kontakcie z panem, poinformowałem go o planie ABW. Pan Marcin P. doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Też jak wnioskowałem z rozmowy z nim, również posiadał takowe informacje. Proszę powiedzieć, czy to, co mówił Miter, jest prawdą i czy już na przełomie lipca sierpnia informował pana o rzekomych planach pana zatrzymania. To, co pan Miter tutaj pan przeczytał, to oświadczenie miałem okazję z nim zapoznać, potwierdzam, że znam je. Czy pan Miter mówił prawdę? Nie wiem, czy pan Miter mówił prawdę. W chwili obecnej przeciwko niemu jest prowadzone postępowanie karne w tym zakresie. Moim zdaniem nie mówił prawdy, ale to jest moje zdanie
Że ani, znaczy, w jakim zakresie nie mówił prawdy? Na to, to wszystko zasługuje. Że ma jakiekolwiek kontakty z ABW i cokolwiek z ABW jest w stanie wynieść, tak? Bo on się na to bardzo mocno powoła. No, też to pan mówi z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej perspektywy, tak. Czy posiadał pan te ostrzeżenia, czy nie? Wtedy. Od Pawła Mitera, jeżeli miałbym powiedzieć, to w tamtym okresie czasu Paweł Miter potwierdzał to, co ja już widziałem wcześniej, tak? To widział pan je wcześniej, z jakiego źródła? Nie odpowiem na to pytanie w związku z tyczącym się postępowaniem kary. Czy te przecieki, które docierały do pana wcześniej, pochodziły z środowiska? Czy przepraszam, ja rozumiem, że chodzi panu o narażenie się na odpowiedzialność karną. Tak. Czy te przecieki, o których pan mówi, pochodziły ze środowiska dziennikarskiego, czy ze służb? Ja ze środowiska dziennikarskiego nie miałem praktycznie żadnego kontaktu ze środowiskiem dziennikarskim, chyba że to były wyrywkowe, jednodniowe, jednorazowe spotkania, więc nie mogłem pochodzić ze środowiska dziennikarskiego, a w pozostałym zakresie odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A czy wiedział pan, że ta notatka w sprawie operacji kar, którą pan zakupił za 4000 zł, dotarła również do dziennikarzy tygodnika Wprost? Dowiedziałem się od dziennikarzy tygodnika Wprost, o ile dobrze pamiętam. Już po opublikowaniu tej notatki przez mnie. Pana Mejdą teraz 2 sierpnia 2012 roku. Cytat: chcę się z panem spotkać. Jan Morabito z Rzeczpospolitej. Pytanie, czy potraktuje go pan serio? Czy tak jak moich przedstawicieli, proszę powiedzieć, czy doszło do tego spotkania i co z niego miało wynikać? Nie doszło do spotkania. Pan redaktor Rzeczpospolitej, czy Parkietu, to było, już teraz nie pamiętam. Nie spotkał się wreszcie z Pawłem Miterem. Pan Paweł Miter cały czas mówi, że chce się spotkać, ale się nie spotka. To wymyślał kolejne nowe historie, więc nie doszło do takiego spotkania. A jak pojechał pan Emil Marat i pan Paweł Kunachowicz na spotkanie z nim, to w ogóle go olali. Ja się nigdy też z Pawłem Miterem nie spotkałem. 16 sierpnia 2012 roku ABW zabezpiecza pana tak zwany tajny telefon. Zabezpieczono korespondencję SMS i tutaj między innymi taka wiadomość. Już Sejferment pyta, gdzie jest P, piszą o paszporcie, o tym, że media nie potrafią się z panem skontaktować. Trwa wymuszanie by panu zakaz opuszczania kraju. To są K. a nie redaktorzy. Proszę powiedzieć, od kogo był ten SMS? To był SMS od Pawła Mitera. W korespondencji SMS z Sylwestrem Latkowskim przesłał mu pan maile Michała Tuska. Dziennikarz potwierdza. Dziękuję, dotarły. Czy inni dziennikarze dostali lub je otrzymają? A jak z filmem? I tutaj pytanie. Odpowiada mu pan również. Nikt inny nie otrzymał filmu. Szukają. Proszę powiedzieć, o jakim filmie w ogóle rozmawiacie z udziałem syna premiera? I czego szukaliście? Nie z udziałem syna premiera. Chodzi o film o tym, jak prezydent, tak jak wcześniej zeznałem, prezydent Paweł Adamowicz, w momencie, kiedy mnie nie było w biurze spółki, z opowieści pracownika, który przyjmował list zapraszający do zainwestowania w film o Wałęsie, zostawił to w związku z tym, że kamery nagrywały całość korytarzy, recepcje i inne pomieszczenia w biurze spółki. Było poszukiwany film z tym nagraniem, który miał zostać udostępniony dziennikarzom i weryfikacja tego, czy faktycznie był to prezydent Paweł Adamowicz. Niestety ten film nie został odnaleziony, nagrania z serwera kamer przemysłowych przez ZABW nie zostały zabezpieczone. I tam oczywiście tego nie widać. Nie ma tych nagrań wtedy. Nie zostały zabezpieczone przez ZABW mimo takiego polecenia prokuratury, a serwer został sprzedany przez syndyk. Już na to konto w tamtym czasie, w okolicach sierpnia 2012 roku spotykał się pan intensywnie z wieloma dziennikarzami. Dlaczego chciał pan ich wykorzystać? Na przykład przypomnijmy rozmowę pana Sylwestra Latkowskiego 7 sierpnia 2012 roku. Umawiacie się w okolicach kościoła świętego Mikołaja w restauracji Tekstylie. Proszę powiedzieć, o czym rozmawialiśmy pod spół panu Latkowskim. Ja się nie spotkałem po pierwsze z wieloma dziennikarzami, tylko łącznie z trzema, czterema. To był architektem tych spotkań. Spotkania były ustalane albo przez Pawła Mitera, albo przez Emila Marata, albo
przez Michała Forca chyba jedno spotkanie było ustalone. Jacek Krzysztofowicz jedno spotkanie ustalał z dziennikarzem, który wiedząc o tym, że on ma z nami kontakt, zwrócił się z prośbą o to, żeby w związku ze zleceniem Gazety Wyborczej na napisanie o nas artykułu, żeby z nami porozmawiał i namówił nas do tego. A ze Sylwestrem Lądkowskim, Michałem Majewskim, ale dobrze pamiętam, spotkałem się. Do domku nie wchodzimy. Teraz nie powiem, czy to Emil Mara, czy Michał. Bezdomna. Cała ta sytuacja liska nie była wpuszczona tutaj do tego domku i nawet się śmiali inżynierowie, się śmiali, jaka gruba baba powiedziała, że ona tych kaloszy nie będzie brała, bo są zawłocone. Jadwiga Grabowska, jak w nich chodziła, nie przyjdzie i to wymyje, wyciąga i się śmiali inżynierowie w tej sytuacji liskiej, grubej, wielkiej. Pytanie, jak na pytanie udzielaliśmy odpowiedzi. No, chociaż to Jadwiga Grabowska nie jest mniejsza, bo jest wyższa. Nie, raczej forma zbierania informacji to napisanie artykułu. To nie była taką świnią chodzącą być. No to więc wszyscy wyśmiali. Proszę powiedzieć, i po prostu taka pan mógł przedstawić, była, bo chodzi o ten etap, w którym rozpoczniemy waszą panu wizerunek Amberkot. Posługiwał się tutaj na taką próbą zaistnienia na łamach różnych gazet w mediach z pozytywnym przekazem. To nie za bardzo wychodziło, czy za tymi działaniami szły jakieś koszty, których nie mamy w odzwierciedleniu faktur i innych formalnych przelewów, na przykład za usługi Excel i tak dalej. Po pierwsze, jest jedna tylko taka informacja, w której ja walczyłem osobiście. Jest to wywiad w biznes Bloomberg Business Week i to jest jedyna informacja, którą ja udzielałem i o którą ja walczyłem, i to załatwiał pan Emil Marat z redaktorem ówczesnym naczelnym Bloomberg Business Week. Pozostałe gazety, które pisały, to one same szukały kontaktu ze mną, a nie ja z nimi. I to jest taka różnica. Nie pamiętam, żebym cokolwiek dodatkowego płacił za ukazywanie się tych artykułów. W formie sponsorowanych i tak dalej. Jakieś takie propozycje do pana spływały? Był pan takie propozycje spływały do działu do biura komunikacji, nie do mnie. Ja się w ogóle nie zajmowałem takimi promocjami. Dobrze, to może zejdźmy już na chwilę z tego wątku i proszę powiedzieć jeszcze odnośnie pana korespondencji, bo oczywiście te podsłuchy zostały zbyt późno założone i mamy tylko ułamek pana korespondencji SMS-owej, ale między innymi jest taki SMS z 27 lipca 2012 do Jarosława Frankowskiego o treści mam maila o akcji IKAR, to nie jest rozmowa na telefon i dalej, to powoduje, że możemy umoczyć rząd. Proszę rozwinąć i uszczegółowić tą kwestię. Notatka IKAR to jest notatka Pawła Mitera. Myślę, że już to tyle razy omawialiśmy, że nie ma potrzeby tego po raz po kolejny omawiać. Tym to bardziej, była wasza że taka strategia komunikacji, tak? Nie, to nie była żadna strategia komunikacji. To się pojawiła nowa informacja, którą Paweł Miter przedstawiał jako bardzo rzetelną i uczciwą, a okazała się zwykłym blefem podrobionym i sfałszowanym przez niego. Tak, no to już dzisiaj wiemy. Mówił pan również na jednej z konferencji, już chyba pod koniec działalności, że biznesplan pomogli panu opracować eksperci z uniwersytetów. Może pan wskazać, o kim to była mowa? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A proszę powiedzieć odnośnie tego biznesplanu, bo wiemy, jak zakończyła się historia Amberkot, ale nie wiemy, jaki był pana plan na długoletnią działalność. Pan wspomniał między innymi o tym, że tam w 2013, który system miał być wymieniony na inny, czy przestać obowiązywać w ramach tych wewnętrznych rozwiązań. Jako ta psychiczna i 151 zł dostała i poszła tu do sklepu, będzie bogaczkę udawać, że nam jest pełna pieniędzy. Ale poza tym biznesplan panią Bożenczką jutro 505 zł, tej listki to wydałam, ale powinna mi też o 20 zł wydać, a mniejsza chce, tu jej darowali, bo do postępowania powiedziała tu u tego Rysia, ale to okazało się, że chyba przez 20 złotych, on mówi, no i on też darował, ale jaki to dawcy, nie rozumie, że ludzie jej darują pieniądze i ona jeszcze szaleje, taka zdrowa, taka. To wszystko tak miało się opierać na złocie, czy miało ewoluować stronę wyłącznie transportu. Dlaczego człowiek jest taki pierdolny? Wysoka komisja, po pierwsze, spółka Amberkot miała się rozwijać wielu w zakresach i warunkach. Jak taka sytuacja?
odmowa na odpowiedź na tym pytanie dotyczącym się postępowaniem karnym. Jednocześnie chciałbym sprostować złożone zeznanie przez pana Korytkowskiego. Ja bym chciał przekazać pani przewodniczącej Związku Studentów, nie ma wakacji sprawy karnej, a my we Włocławku, a ona wiadomo, że jest idiotką. Państwo dojdziecie, przeszukując skrzynkę mailową moją, na której jest 60 000 maili. To są i tak tylko wyroki. A zresztą moja korespondencja z panem Korytkowskim, która była prowadzona w okresie, o którym był tutaj zeznawany przez mnie i przez pana Korytkowskiego. Jeden z maili jest to informacja pana Korytkowskiego, o którym on zeznawał, że przedstawił pełny plan spółki, pełny zakres działalności. Jest to 5 stron. No cała ta sytuacja lipska. Załącznika do maila i resztę pozostałe rzeczy to jest jakiś tam bilans jakiejś poszczególnej spółki. Poza tym nie jest prawdą to, że pan Korytkowski ustalił ze mną, że ja kupię spółkę Finrolę. Z maili bezpośrednio wynika, że ja wyraziłem zgodę maksymalnie na udzielenie 12 milionów kwoty pożyczki w 10 transzach po 1 200 000 zł każda. Warunkiem zawarcia takiej umowy było podpisanie przez spółkę Amber Gold w ostateczności kontraktu lokacyjnego sporządzonego przez spółkę FinRoyal i nigdy nie miało dojść do zamiany tego na umowę. Umowa, którą pan Korytkowski przedłożył do prokuratury i wycinek maili, SMS-ów, które dał ABW i za których były mi zadawane pytania, to nie są maile pochodzące z zabezpieczeń, tylko to są maile sporządzone przez niego. Poza tym jednoznacznie wskazuje po numerze transakcji, po numerze transakcji numer umowy ICN, czyli Identification Contract Number, umowy jaką zawarła spółka Amber Gold z FinRoyal, pożyczając jej 1 200 000 zł, a nie przyjmując tą spółkę, tak jak twierdzi